Tutaj Alessandro, witam bardzo serdecznie w nowym sezonie. Będzie to zarazem mój pierwszy sezon jako menedżera Bayeru Leverkusen. Mamy 17 sierpnia 2021 roku, a więc jesteśmy już prawie po okienku transferowym, ale jeszcze troszkę, dokładnie 13 dni ono będzie trwało. A więc jeżeli już wspomniałem o tym okienku transferowym, no to rozpoczniemy sobie jak tradycyjnie, jak w większości przypadków właśnie tutaj wobec nowego sezonu właśnie od transferów. Rozpoczynamy od zakupionych przeze mnie piłkarzy, a więc oczywiście pierwszy mój ruch transferowy to jest wykupienie na stałe z Manchester United Andana Januzaja. Przypominam, że Albańczyk bardzo dobrze spisywał się w drugiej części zeszłego sezonu w 17 spotkaniach, 8 trafień, 5 asyst, 3 razy gracz meczu, no i średnia 7,40. Te liczby przemawiają jak najbardziej za wykupieniem właśnie 26-letniego skrzydłowego z Manchester United, no i to oczywiście uczyniłem. No kwota również wydaje się być śmieszna wobec takiego piłkarza. No i następni zakupieni piłkarze: Sebastian Legiuza, to jest mój drugi nabytek, 19-letni Argentyńczyk. Tego piłkarza troszkę tak sprowadziłem z myślą o przyszłości, no aczkolwiek żaden klub na razie w okienku transferowym nie chciał go wypożyczyć, no i póki co ten piłkarz będzie rezerwowy w moim zespole. Mam nadzieję, że do końca okienka transferowego jeszcze uda mi się go gdzieś wypożyczyć, aby się ogrywał, ponieważ no raczej nie ma szans na grę w pierwszym składzie mojej drużyny. Następnie Mauro Carrasco, to jest prawy pomocnik, bardzo dobry piłkarz, 24-letni Chilijczyk, pozyskany z Vitesse Arnhem. Spójrzmy na jego statystyki: bardzo dużą szybkością obdarzony tej piłkarz, także niezły strzał z dystansu, niezłe rzuty wolne, rzuty rożne, całkiem niezły dribbling, niezłe dośrodkowanie, a więc wszystko to, co powinien mieć dobry prawy pomocnik, właśnie posiada Chilijczyk. Za tego piłkarza zapłaciliśmy 5,5 miliona euro, a więc również nie jest to wysoka kwota. No i następnie Ricardo Rodriguez, to jest rezerwowy bramkarz, którego wypożyczyłem sobie z Monaco. No tutaj bardzo chciałem mieć takiego solidnego zmiennika w razie kontuzji Berdaleno. No tutaj chciałem mieć piłkarza, który tutaj będzie mógł godnie zastępować mojego pierwszego golkipera. No i właśnie wydaje się, że Ricardo Rodriguez właśnie jest takim piłkarzem. Za tego piłkarza płacimy tylko 95 tysięcy euro miesięcznie, a więc myślę, że to niewiele jak na piłkarza z tak dobrymi atrybutami. Naprawdę myślę, że będzie solidnym zmiennikiem właśnie Berdaleno, no i w wielu spotkaniach również będzie dostawał sporo szans. João Dias to jest kolejny piłkarz wypożyczony tylko z Arsenalu, to jest 22-letni Portugalczyk, piłkarz, który miał zostać sprowadzony w rolę właśnie Iwana Goethalsa. Właśnie Iwan Goethals był podstawowym środkowym pomocnikiem w zeszłym sezonie, no ale tego piłkarza już na stałe wykupił Bayern Monachium, no i musiałem szukać nowego gracza. No i właśnie tym nowym graczem został 22-letni João Dias, który w pierwszym spotkaniu zaliczył całkiem dobry występ, 7,90. O rozegranych spotkaniach wspomnę Wam za chwilę. Tutaj na razie dwa występy w lidze, 7,35 średnia, więc naprawdę całkiem niezły transfer, zwłaszcza że oczywiście również niewysoka kwota, tylko 115 tysięcy miesięcznie będziemy płacili za wypożyczenie młodego Portugalczyka. Mike Goetz, ten piłkarz pozyskany z myślą o przyszłości, on od razu przesunięty do zespołu młodzieżowego, on ma dopiero 15 lat, ale raporty skautów, no tutaj były 4,5 gwiazdki, teraz jest tylko 4 gwiazdki, no ale tutaj moi skauci sądzą, że Goetz będzie w przyszłości wybitnym snajperem ligi, także naprawdę myślę, że za parę lat ten transfer spłaci się absolutnie z nawiązką. No i mój najdroższy zakup tego okienka transferowego jak na razie, czyli Alessandro Romagnoli, to jest Włoch pozyskany z Borussii Dortmund. Tego piłkarza pozyskałem również z myślą o grze w pierwszym składzie, no nie udało mi się wypożyczyć na nowy sezon Baba Jaro, piłkarza, który w zeszłym sezonie był wypożyczony z PSG do Bayeru Leverkusen, no tym razem nie udało mi się go wykupić. No na szczęście udało mi się sprowadzić 26-latka, który w zeszłym sezonie myślę dosyć rzadko grywał, tutaj tylko 7 występów w Borussii Dortmund, ogólnie niedoceniany piłkarz.
No a ma naprawdę całkiem niezłe atrybuty, no i myślę, że będzie podstawowym środkowym obrońcą, będzie tworzył tą podstawową parę środkowych obrońców razem z czy to Wolscheidem, czy Papadopoulosem, czy Hollandrem, De Vrijem. No i to tyle, jeżeli chodzi o kupionych piłkarzy. W sumie wydaliśmy 23 miliony euro prawie. No to nie było możliwe, bo na początku otrzymałem tylko 10 milionów euro na transfery. To oczywiście wiązało się z tym, że w zeszłym sezonie nie graliśmy w europejskich pucharach, no i z tego tytułu nie mieliśmy jakichś wpływów do naszej klubowej kasy. No ale udało mi się także kilku graczy sprzedać, no i dzięki temu mogliśmy pozwolić sobie na tak kosztowne transfery. Pierwszy taki ważny transfer to Levin Etsunali, piłkarz, który w zeszłym sezonie był rezerwowym środkowym pomocnikiem. Sprzedaliśmy go za 6,5 miliona euro do Hanoweru. Myślę, że naprawdę dobry transfer. Otrzymaliśmy troszkę gotówki ze sprzedaży Turka. Także Sulejmane Koulibaly, piłkarz, który był tylko głębokim rezerwowym w moim zespole, powędrował z powrotem do Reading, ponieważ właśnie stamtąd właśnie Bayer Leverkusen go wykupił jeszcze zanim przeszedłem do tego zespołu. W pierwszy sezon całkiem niezły, 20 meczów, 7 goli, w drugim 13 trafień, no i 13 meczy, no i tylko dwie bramki strzelone przez Malijczyka. No piłkarza, z którego nie korzystałem zbyt często, nie da się ukryć. No i jeżeli tutaj, kiedy tutaj Reading wyłożył aż 10 milionów euro, no to żal było z tego nie skorzystać. Mert Alkaya, czyli mój młody rezerwowy bramkarz, który był numerem 2 w moim zespole, jeżeli chodzi o obsadę bramki, został właśnie sprzedany do Wolfsburga, został sprzedany za 4,5 miliona euro. Od razu działacze Wolfsburga wypożyczyli go do Besiktasu. No, ten bramkarz mimo 19 lat nie miał jakichś tutaj zachwycających atrybutów, dlatego zdecydowałem, że sobie tego bramkarza sprzedam, no i uzyskam za to troszkę gotówki. W sumie uzyskaliśmy z transferów aż 20,9 miliona euro, a więc całkiem pokaźna kwota, która zasiliła nasz budżet. Z takich ciekawych piłkarzy wypożyczonych, no to tutaj Sven Pegels, piłkarz, który już naprawdę ma całkiem niezłe atrybuty, a dopiero 21 lat. Jeszcze w tym sezonie zdecydowałem się go wypożyczyć do AZ Alkmaar, ale myślę, że już w przyszłej kampanii ten piłkarz będzie podstawowym graczem mojego zespołu. No tutaj całkiem ładnie mi się rozwinął, całkiem niezłe ma atrybuty, no i ten sezon jeszcze będzie ogrywał się w lidze holenderskiej, ale myślę, że w przyszłym sezonie już będzie rywalizował o pierwszy skład w moim zespole. Sven Pegels, jeszcze był jeden taki piłkarz, którego sobie wypożyczyłem. To był chyba Franz Ekel. Nie, Franz Ekel to 18-letni lewy obrońca. No już w tej chwili nie pamiętam, ale był jeszcze tutaj piłkarz, który ma naprawdę również też wysokie atrybuty. Aha, jeszcze Elder Martins, a my ten mój młody prawoskrzydłowy pozyskany w zeszłym sezonie również z myślą o przyszłości, tutaj wypożyczony do TSV, no i spójrzmy, jak tutaj znakomicie się rozwija ten zawodnik. Warto zwrócić uwagę na tego piłkarza, bo już za sezon, może za dwa sezony, to będzie również, myślę, czołowa postać mojego zespołu. No wciąż nie mogę sobie przypomnieć tego piłkarza. Cynik, o właśnie, to jest ten piłkarz Cynik Ekdogan, to jest Niemiec z tureckim obywatelstwem, również już niezłe atrybuty, 19 lat tego chłopaka. No i tutaj właśnie jest to drugi z takich utalentowanych środkowych obrońców w moim zespole, z którego na pewno będę mógł się i będę chciał się mu bardziej przyjrzeć w przyszłym sezonie. Sporo piłkarzy także odeszło na wolny transfer, między innymi także Paweł Stolarski, którego tutaj zatrudniła Legia Warszawa. No Paweł Stolarski nie spisywał się na miarę moich oczekiwań, również w poprzednich meczach, jak sobie przeglądałem, miał niskie oceny. No i myślę, że chyba jednak, tak jak wcześniej wspominałem, Bundesliga to troszkę za wysokie progi dla tego chłopaka, dlatego też postanowiłem się z nim rozstać bez żalu. Podobnie jak też z innymi moimi piłkarzami, także tutaj sporo wypożyczeń takich moich utalentowanych graczy, którym jeszcze będę przyglądał się wciąż. No i na razie tak wygląda mój zespół, także rozbudowaliśmy sobie, za chwilę Wam to pokażę, tylko
Muszę przejść do, o właśnie, sztab, o siedziba zarządu, także wciąż rozbudowujemy sobie bazę treningową, mimo że ona jest, wiesz, na poziomie doskonałym, no to jeszcze tutaj możemy sobie ją rozbudować. Do 30 października będzie trwała właśnie ta rozbudowa, a więc już całkiem niedaleko. Spójrzmy może, jak wygląda w tej chwili moja baza treningowa. Obiekty treningowe, o właśnie, doskonała baza, doskonałe obiekty, no ale jeszcze sobie to wszystko możemy rozbudować, a skoro jest taka możliwość, skoro są na to fundusze, no to naprawdę myślę, warto z tego skorzystać, aby umiejętności moich piłkarzy jeszcze bardziej się podnosiły. No, jak pamiętacie, awansowaliśmy do eliminacji Ligi Mistrzów, no i przechodzimy już od razu do terminarza. Tam rozegraliśmy sobie sparingi najpierw, oczywiście, najpierw Kramer z okazji swojego 175. występu dla Bayer Leverkusen zorganizował taki mecz towarzyski. Zorganizowaliśmy sobie mecz z Bochum, tam wygraliśmy gładko 3 do 0. Koulibaly, Kusk, a także jedna z bramek samobójczych. To właśnie strzelcy goli w tym pierwszym meczu. Później udaliśmy się na turnę do Stanów Zjednoczonych i rozegraliśmy 4 sparingi. Najpierw zwycięstwo z New York Red Bulls 4 do 1, trafienia Puszkasza i 3 bramki aż Andana Januzaja. Naprawdę świetny występ tego piłkarza podczas tego pierwszego meczu w naszym tournée. Później mecz z New York Cosmos i tam remis 0 do 0. Tylko 0 do 0. Następnie 1 do 0 zwycięstwo Los Angeles Galaxy, tam trafienie Freda. No i później ostatni z tych meczów podczas tournée w Stanach Zjednoczonych, tam 5 do 0 zwycięstwo z zespołem New England Revolution, Gore Winklera, Carrasco, dwukrotnie Kisk, no i także jeden gol samobójczy. No to właśnie wszyscy strzelcy bramek z tego meczu. Dobry występ De Frey'a, także Papadopoulosa. Niezły także oczywiście Kiska, strzelca dwóch goli, także Guido Vadala. Spisał się bardzo, bardzo dobrze. No i właśnie te wszystkie mecze towarzyskie rozegrał mój asystent, a od meczu z Kopenhagą już rozgrywałem te mecze towarzyskie sam, a więc mecz z Kopenhagą, FC Kopenhaga i zwycięstwo 5 do 1, a więc również bardzo okazałe, samobójczy gol De Frey'a, a dla nas strzelali Carrasco, Traore, Fred, Kremer i Jorge Puskás. Następnie mecz wyjazdowy z Minster. To jest zespół z niższej ligi niemieckiej, bodajże z trzeciej, o ile dobrze pamiętam, zaraz sobie to zobaczymy, a nie, a więc nawet niżej spadli piłkarze Minster, a więc z jakiejś niższej ligi jest to zespół. Zwycięstwo wyjazdowe 6 do 0, 3 gole Sylwestra, 2 Traore i 1 Kaspera Kiska. No i w końcu później pierwszy oficjalny mecz w tym sezonie, zwycięstwo 7 do 0 z zespołem BFC Dynamo. To była pierwsza runda Pucharu Niemiec, 3 trafienia Tomasa Sylwestra, jedno trafienie Larsa Bendera, jedno także Carrasco. Po jednym razie trafili także Fred i Guido Vadala. No i wyobraźcie sobie, taka ciekawostka z tego meczu: zespół Dynama nie oddał ani jednego strzału na moją bramkę w tym meczu. No to jest coś nieprawdopodobnego. Ja rozumiem, że jest to zespół dużo niżej notowany od naszego Leverkusen, no ale ani razu nie uderzyli na naszą bramkę gospodarze tego meczu. No i 7 do 0, no to był chyba niski wymiar kary jak na takie statystyki. Potem rozegraliśmy sobie dwa mecze w Bundeslidze, no i rozpoczęliśmy z wysokiego C od meczu z mistrzem Niemiec na własnym boisku, mistrzem Niemiec Borussią Dortmund, którą w tym sezonie przejął Josep Guardiola, który poprzednio pracował w Walencji, stamtąd zwolniony, no i właśnie przeniósł się do Dortmundu, ponieważ Jürgen Klopp objął reprezentację Niemiec. A więc zwycięstwo 1 do 0. Tutaj trafienie Freda, takie troszkę kuriozalne. Być może wam. Może wam je pokażę. O, właśnie tutaj 87. minuta. Spójrzmy sobie, może jak w taki troszkę dziwny sposób zachował się bramkarz gości Timo Horn. Wpuścił piłkę do siatki. Taki troszkę niespodziewany strzał Brazylijczyka Freda. Spójrzmy tutaj, rozegranie piłki pomiędzy Diasem, Kremerem, Willemsem. No i właśnie Fred tak troszkę zaskakująco chciał złapać piłkę Horn, ta wyskoczyła mu z rąk w ostatniej chwili i wpadła do siatki. To była 87. minuta, no i to trafienie Brazylijczyka dało nam 3 punkty w meczu inauguracyjnym z Borussią Dortmund. Później
Pojechaliśmy do Augsburga, no i troszkę męczyliśmy się w spotkaniu z Beniaminkiem, no ale tam również gol w końcówce Bertranda Traoré, dokładnie w 78 minucie piłkarz z Burkina Faso trafił do siatki, no i kolejne 3 punkty powędrowały na nasze konto, no i tabela po dwóch kolejkach ligowych, zarówno my, jak i Bayern, także Schalke, na razie komplet zwycięstw, na razie bez punktów Augsburg, Hertha i FC Köln, a więc no tutaj dosyć poważnie już od samego początku włączyliśmy się do walki o mistrzostwo Niemiec. Ostatecznie tutaj ustaliłem sobie cel na początek sezonu u zarządu jako właśnie walka o awans do eliminacji Ligi Mistrzów, a więc poprzednio, jak to miało miejsce w poprzednim sezonie, również tutaj naszym celem będzie ta pierwsza czwórka, no ale po cichu oczywiście będziemy walczyć o tytuł mistrzowski. No i właśnie awansowaliśmy sobie do rozgrywek eliminacji Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie. Tutaj wylosowaliśmy zespół Parmy, a więc zespół, który zajął czwarte miejsce, dosyć niespodziewanie, w Serie A na koniec poprzedniego sezonu w pokonanym polu pozostawił m.in. Inter Mediolan, a więc tutaj naprawdę myślę, że nie ma co lekceważyć zespołu Parmy, zespołu prowadzonego przez Pasquale Marino. No tą drużynę również, tak jak już mówiłem wcześniej, chciałem przejąć, bo miałem propozycję rozmowy kwalifikacyjnej właśnie z Parmy, no ale z tej propozycji nie skorzystałem, postanowiłem właśnie udać się do Bayeru Leverkusen, no i myślę, że nie ma co żałować tej decyzji, no ale teraz przed nami bardzo ważne spotkanie, mecz eliminacji Ligi Mistrzów, czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów właśnie z zespołem AC Parmy. Kto oczywiście wygra ten dwumecz, ten już rzecz jasna bezpośrednio awansuje do rozgrywek grupowych Ligi Mistrzów. Spójrzmy sobie może na inne pary, które tutaj los ze sobą skojarzył. My oczywiście byliśmy zespołem rozstawionym, a więc na szczęście nie mogłem trafić ani na Arsenal, ani na Vitesse, ani na Besiktas, ani na Spartak Moskwa. Te zespoły również były rozstawione, a zespoły dolosowane to był właśnie Metalist Charków, który zmierzy się z Besiktasem, my zmierzymy się z Parmą, Vitesse zagra z Young Boys Berno, Arsenal w najciekawszym, myślę, meczu tych eliminacji zmierzy się z dwóch meczów, tych eliminacji zmierzy się z Olympique Marsylia, a Spartak Moskwa zagra z Espaniolem. No jeżeli chodzi o mistrzowie, bo tutaj również mistrzowie grają krajów, no to Maribor zagra z Olympiakosem, Slovan z Red Bull Salzburg, Batę Borysów zmierzy się z Anderlechtem, Stiała podejmie Hapoel, natomiast FC Kopenhaga zmierzy się z irlandzkim Shamrock Rovers. Dobrze, zatem przejdźmy sobie już może do tego dwumeczu, bo dzisiaj właśnie dwumecz wam pokażę. Zarówno ten pierwszy mecz u siebie, jak i mecz wyjazdowy na Ennio Tardini zobaczymy sobie właśnie w tym odcinku. W międzyczasie rozegram sobie mecz w ramach trzeciej kolejki Bundesligi, gdzie na Olympiastadion będzie gościł nas zespół Hertha Berlin. Tego meczu, ten mecz sobie pominiemy, ten mecz rozegram sobie poza anteną. No i właśnie wrócimy sobie na mecz rewanżowy z Parmą. No ale na razie skupmy się może na tym pierwszym spotkaniu. Przejdźmy sobie już może do taktyki i także ustawień personalnych na to spotkanie. Spójrzmy może, jak wygląda sytuacja mojego zespołu. No oczywiście Leguiza od razu wypada ze składu. On nie może być powołany do spotkania, ponieważ podobnie jak Kasper Kisk nie został przeze mnie zgłoszony do rozgrywek Ligi Mistrzów. Niestety kontuzjowany jest także Fred z Brazylijczyka. Również nie będziemy mogli skorzystać zarówno w tym, jak i w następnym meczu, ponieważ 3 tygodnie jeszcze będzie musiał pauzować na środkowy rozgrywający. W jego miejsce oczywiście zagra Guido Vadala, który tutaj nie ma może zbyt wysokiej kondycji, no ale na razie będziemy musieli sobie go zostawić w składzie. Wolfscheid i Romagnoli, tak będzie chyba wyglądała dwójka naszych środkowych defensorów. W bramce oczywiście Bernd Leno. Na prawej stronie może De Frey w miejsce Enriqueza. De Frey ma naprawdę wysoką kondycję, Enriquez tylko 93%. Także Andan Januzaj w miejsce Traore tutaj lewą stronę. Na prawą powędruje Hoffman w miejsce Carrasco. Carrasco, który tutaj spisuje się na razie, powiem szczerze, bardzo słabo w tych meczach dwóch ligowych. Spójrzmy, 7,5, 7,4.
przepraszam, 6 i 5, 6 i 4. Naprawdę tutaj w meczach sparingowych, także w tym pierwszym meczu Pucharu Niemiec z Dynamo, grał całkiem nieźle. No niestety tutaj ta jego dobra forma nie przełożyła się na mecze ligowe. Także Hoffman tutaj wybiegnie sobie w pierwszym składzie. Także zastanawiam się, czy tutaj nie dać Asbjørnsena w miejsce troszkę podmęczonego Diaza. No i tak chyba zrobimy. Diaz jeszcze nam się przyda, a nie chciałbym tutaj do końca, żeby uszło z niego powietrze. Bender może sobie zostanie w pierwszym składzie, ma całkiem wysoką kondycję, 96%. Vadala pozostanie w pierwszym składzie, no i także myślę Sylwestr. Francuz również w pierwszym składzie pozostanie, chociaż w tych dwóch pierwszych meczach, podobnie jak Carrasco, również nie prezentował wysokiej formy, 6,5. To właśnie jego ocena z dwóch pierwszych spotkań Bundesligi. A więc może zaryzykujemy i postawimy w tym pierwszym spotkaniu na George Puszkasza. George Puszkasz to piłkarz, który strzelił kilka naprawdę ważnych goli w zeszłym sezonie i miał naprawdę całkiem niezłą średnią. Spójrzmy, bo tutaj w 30 spotkaniach strzelił aż 14 bramek, a więc całkiem niezła średnia. To był mój najlepszy strzelec w zeszłym sezonie. Także tutaj myślę, że warto postawić na tego piłkarza. No ja was w ogóle przepraszam, że taki troszkę może zmieniony jest mój głos, ale ostatnio troszkę nabawiłem się choroby, konkretnie zapalenia zatok, także tym spowodowane jest to, że w ostatnim czasie nie oglądacie może zbyt wielu filmów na moim kanale. Wrzucam je dosyć powoli, no ale na szczęście teraz czuję się na tyle dobrze, że mogę już nagrywać, także mogę również wrzucać filmy na YouTube'a, także mam nadzieję, że dobrze czują się moi piłkarze przed tym meczem. No i już zaczynamy sobie to spotkanie. Pan Jonas Eriksson będzie arbitrem głównym. Spójrzmy, naprawdę, naprawdę solidne te nasze ostatnie wyniki. Ogólnie doliczyłem się, że już w lidze jesteśmy bez porażki od 16 spotkań. No i mam nadzieję, że ta dobra forma ligowa przełoży się także na Ligę Europejską. 32,5 tysiąca widzów, a więc nie mamy dzisiaj kompletu na Bay Arena. No i mam nadzieję, że dzisiaj poradzimy sobie z zespołem Parmy, że uzyskamy jakąś solidną zaliczkę przed rewanżem we Włoszech, bo naprawdę Parma, no to tak jak wspomniałem, zespół, którego nie należy lekceważyć, bo zająć czwarte miejsce we włoskiej Serie A, no to naprawdę jest, myślę, spore osiągnięcie i na pewno nie przypadek. Już przed nami rozmowa motywacyjna. Jesteśmy faworytami, pokażcie na co nas stać. No tak naprawdę nie jesteśmy faworytami, bo jak widzieliśmy przed momentem, to tutaj Parma jest uznawana przez bookmacherów za faworytów. No ale wierzę w wasze umiejętności, no to tutaj zadowolonych jest wielu piłkarzy. Mentalność sobie zostawimy, kontrola, styl sobie zostawiamy płynny. No i rozpoczynamy pojedynek na Bay Arena pomiędzy Bayerem Leverkusen i zespołem Parmy. Uwaga, pierwsza strata Piovani. Na szczęście udało się odzyskać piłkę. Jest Hoffman. Ruszamy do przodu. Hoffman do Andana Januzaja. No niestety na spalonym nasz zawodnik. No i uwaga, pierwsze wznowienie gry przez Parmę. Wybijamy na szczęście futbolówkę. Jeszcze Pastore, ale dobrze Vadala. Świetnie przejął tę piłkę zagraną w poprzek boiska. Puszkasz, Asbjørnsen. Willems ładnie udaje się ostrzelić tą akcję. Willems ładnie się tam przedziera. Willems, Vadala! No i mamy bramkę na 1-0. Piąta minuta. No i Argentyńczyk Guido Vadala zapewnia nam prowadzenie w piątej minucie. No naprawdę ważne jest dzisiaj, aby nie stracić gola, bo jak wiadomo, te tutaj w systemie pucharowym liczą się podwójnie. Uwaga, teraz straciliśmy futbolówkę. Rusza zespół Parmy. Teraz nie udało się przejąć piłki. Uwaga, niebezpiecznie! No i teraz tam interwencja któregoś z naszych obrońców zażegnała niebezpieczeństwo. Teraz piłka po tym dośrodkowaniu Valzani padła łupem Berdaleno. Teraz jeszcze spalony George Puszkasza. No także tutaj myślę, że ważniejsze niż strzelenie wielu bramek będzie właśnie to, aby tutaj gola nie stracić, bo naprawdę tutaj to może być później ciężkie do robienia. Uwaga, Romagnoli! No i jest 2-0, 29 minuta. No i to jest pierwsze trafienie w nowym klubie Włocha pozyskanego przed tym sezonem z Borussii Dortmund. Naprawdę tutaj bardzo ładnie znalazł się w polu karnym Romagnoli. No i prowadzimy już 2-0.
To trafienie nieco przybliża nas do awansu do Ligi Mistrzów, no ale oczywiście musimy tutaj, wszystko wygląda dobrze, ale wiem, że stać was na więcej, musimy tutaj dopilnować właśnie tego wyniku, aby tutaj nie zdekoncentrować się w tej drugiej połowie i aby tutaj osiągnąć solidną zaliczkę przed rewanżem na Ennio Tardini. Uwaga, rozpoczęła Parma. Teraz dobra interwencja Wolszajda, teraz świetnie, teraz Jetro Willems. 60. minuta gry, wciąż prowadzimy tutaj 2-0. No gdyby jeszcze udało się strzelić jednego gola, no to już myślę absolutnie bylibyśmy w niebo wzięci przed rewanżem. No tutaj 70. minuta, na razie nic ciekawego nie dzieje się w tej drugiej połowie. No i niestety słaby występ George'a Puszkasza, a więc tutaj wprowadzimy sobie jednak Tomasa Sylwestra. Słaba kondycja także Wadali, także Janu Zaja, a więc może zdejmiemy sobie Albańczyka z boiska, a w jego miejsce wprowadzimy Traorę. Traorę to piłkarz, który oczywiście zapewni nam 3 punkty w meczu z Augsburgiem. Teraz Romagnoli, odzyskujemy piłkę. Wadala, jest Bender i Hoffman. Hoffman niestety znów pozostał za obrońcami przeciwnika, no i arbiter zmuszony był do podniesienia chorągiewki i odgwizdania spalonego. 70. minuta gry, już wkrótce te nasze dwie zmiany dojdą do skutku. Coś jest nie tak z naszymi dośrodkowaniami, mamy przewagę w posiadaniu piłki. Także Romagnoli tutaj ma słabą kondycję. No ale na razie jeszcze sobie strzelca drugiej bramki pozostawimy na boisku. Tutaj nie chcę ryzykować i wprowadzać jakichś roszczat w defensywie, jeżeli tutaj wszystko wygląda dobrze. Uwaga, teraz jest De Frey, jest Bender, jeszcze De Frey, jest Guido Wadala, Hoffman, dośrodkowanie. Jeszcze piłka tam gdzieś lata w okolicach pola karnego Parmy, ale wychodzi z kontrą zespół gości, jest Romano. Romano niebezpiecznie jest w naszym polu karnym. Dobrze, Wolszajd, jeszcze nie koniec. Jeszcze Sensi, jest Romano. Odegranie do tyłu, uwaga, ależ teraz okazja. Piovani miał świetną szansę, młody napastnik Parmy. No ale na szczęście dla nas nie wykorzystał tej świetnej sytuacji. 85. minuta, Asbjørnsen, także Romagnoli, no już proszą o zmianę. Także Wadala, również niska kondycja. No może wprowadzimy sobie Kremera w miejsce Asbjørnsena. Tutaj Benderowi damy już obrona, mentalność, może zmienimy sobie na, może nie kontratak, ale może na standardową. No i trzeba tutaj jeszcze wytrzymać te 5 ostatnich minut bez straty gola, ponieważ no tutaj będziemy mieli naprawdę całkiem solidną zaliczkę przed rewanżem, kiedy tutaj nie stracimy bramki. Ale uwaga, teraz troszkę złe wybicie Berdaleno. Jeszcze niecała minuta do zakończenia tego spotkania. Jeszcze Kristek, jeszcze Sensi, jeszcze podopieczni Pasquale Marino próbują tutaj zaatakować naszą bramkę. Ale świetnie tutaj Wadala odzyskał futbolówkę. Jest Hoffman do Traore, ten do Kremera. Kremer, uwaga, Wadala, świetne zagranie, Sylwest. No i jeszcze 3-0. No ale niestety ten gol nie zostanie uznany. No szkoda tutaj, na spalony był Tomas Sylwestr. No ale to już była ostatnia akcja tego meczu. A więc wygrywamy pierwszy mecz z Parmą 2-0. No całkiem myślę solidna zaliczka przed rewanżem. Możemy być oczywiście zadowoleni z tego wyniku. Tylko 3 celne strzały oddaliśmy na bramkę Parmy. Podobnie rywale. Mecz ogólnie całkiem wyrównany. No ale na szczęście to my byliśmy skuteczniejsi w dzisiejszym spotkaniu. No i udało nam się pokonać Parmę 2-0. No i uzyskać solidną zaliczkę przed rewanżem. Przede mną teraz konferencja prasowa, a my widzimy się już na meczu. No i witam was z powrotem, jesteśmy przed meczem rewanżowym w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Przypominam, że w pierwszym meczu pokonaliśmy zespół AC Parmy 2-0. W międzyczasie ja sobie rozegrałem jeszcze jedno spotkanie ligowe, o którym wam wspominałem. Było to spotkanie z Hertą BSC, niestety tutaj tylko remis 0-0. W tym spotkaniu dałem zagrać kilku rezerwowym, m.in. Papadopoulos wybiegł w pierwszym składzie, także Legiusa. No i
Także Tomasz Sylwestr wyszedł w pierwszym składzie, a więc Puszkasz, czyli ten napastnik, który występował w meczu przeciwko Parmie, usiadł na ławce rezerwowych. Zatem no tylko 0-0, no ale oszczędzaliśmy kilku naszych kluczowych piłkarzy, między innymi nie zagrał Romagnoli w tym spotkaniu, nie zagrał właśnie także Puszkasz. Także dałem troszkę odpocząć moim skrzydłowym. Januzaj dopiero pojawił się z ławki rezerwowych. No i niestety nie udało się strzelić gola zespołowi Hertha BSC. Co prawda przedłużyliśmy swoją znakomitą serię spotkań bez porażki w Bundeslidze, no ale straciliśmy 2 punkty w starciu z dużo niżej notowanym od nas rywalem. A zatem teraz przechodzimy sobie już do spotkania z Parmą, tego spotkania rewanżowego. Parma dzisiaj ustawieniem 3-4-3. No i ten Piovani to jest piłkarz, któremu naprawdę warto się przyjrzeć. Młody zawodnik, którego obserwowałem w pewnym momencie w trakcie okienka transferowego, no ale nie zdecydowałem się na transfer, ponieważ no mam już dwóch dobrych napastników. Jeszcze sobie jednego napastnika obserwuję, może go wam pokażę. To jest gracz akurat innej włoskiej drużyny, mianowicie Catani. To jest Jesus Enrique Cuadrado. No ten piłkarz, myślę, dużo lepszy od Piovaniego. Aczkolwiek, przepraszam was, no widzicie tutaj w pierwszym swoim meczu strzelił gola w lidze i 7,50 ocena. Ogólnie dla Catani zagrał 2 razy w tym sezonie i aż 4 bramki trafił, a więc naprawdę znakomita forma młodego Hiszpana. No ale jest tutaj warty 4,3 miliona euro. Nasz budżet transferowy niestety już się skończył, a więc jeżeli tutaj chcielibyśmy sprowadzić tego piłkarza, no to będziemy musieli po prostu kogoś sprzedać. Tutaj nawet jeszcze mamy na minusie ten budżet transferowy. Nie wiem, jak to jest możliwe, czy to jest po prostu taka informacja dla nas, że go przekroczyliśmy, bo nie wiem, jak można mieć w ogóle minusowy budżet transferowy. No ale dobrze, w każdym razie już przechodzimy sobie do, można powiedzieć, drugiej części tego mojego odcinka, mianowicie do spotkania właśnie z Parmą. Nie zagrał także Jetro Willems, on także odpoczywał w tym meczu z Herthą BSC. W ogóle nie zabrałem go na to spotkanie, podobnie Romagnoli, on wskakuje tutaj do pierwszego składu. Papadopoulos wędruje na ławkę rezerwowych, natomiast De Vrij wskakuje na prawą obronę. Bender to jest piłkarz, który w meczu z Herthą BSC otrzymał czerwoną kartkę niestety, no i to również też troszkę pokrzyżowało nam szyki w tym spotkaniu. No środek pomocy może taki zostawimy, a więc Bender i Diaz. Oczywiście Legiusa nie jest zgłoszony do rozgrywek, a więc w jego miejsce wejdzie Guido Vadala. Guido Vadala, który w pierwszym meczu, przypominam, strzelił bramkę dla naszej drużyny. Jonas Hoffmann powędruje na ławkę rezerwowych. Zostawimy sobie może Sylwestra w ataku. Oj, przepraszam was, jeszcze ta choroba troszkę mnie trzyma. Sylwestr, który podobnie jak Puszkasz, no niestety nie strzelił jeszcze w tym sezonie bramki, no to nie przystoi napastnikom tej klasy, no ale mam nadzieję, że w miarę upływu czasu obaj ci zawodnicy wezmą się w garść, zaczną strzelać bramki. No i także damy sobie Januzaja na lewą stronę, Bertrand Traore powędruje na ławkę rezerwowych. No i chyba takim ustawieniem sobie wyjdziemy. Może zamiast kontroli damy sobie standardową mentalność. No i chyba już skład mamy wybrany. Januzaj, Vadala, Carrasco. Może Carrasco sobie zostawimy na tej prawej stronie. No i przejdziemy sobie już do spotkania rewanżowego z Parmą. Przypominam, że mamy 2 gole zaliczki, tak więc no tutaj szybko strzelona bramka na pewno znacznie ułatwiłaby nam zadanie. Jeden krok już zrobiliśmy w kierunku awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. No ale jeszcze dzisiaj drugi musimy postawić na Estadio Ennio Tardini w Parmie. Poprosimy sobie może trenera o charakterystyce defensywnej o poradę. Prowadzimy, ale dopiero półmetek i pilnujcie, aby zwycięstwo nam się nie wymknęło z rąk. No to naprawdę zmotywowało kilku piłkarzy. Wierzę w wasze umiejętności. Sprawę wrażenie zmotywowanego Januzaja, ale nie wiem, dlaczego nie zaświeciło się to na zielono. Dobra, nieważne. W każdym razie już przechodzimy sobie do spotkania rewanżowego z AC Parmą. Mam nadzieję, że tutaj nie będziemy popełniać jakichś katastrofalnych błędów w obronie. No, nasza przewaga pozwala nam na nieco ryzyka, mianowicie
Uwaga, bo teraz pierwsza sytuacja niebezpiecznie jest jeszcze tam Importa, jeszcze nie koniec tej akcji, jeszcze pijowani, na szczęście dobra tam interwencja naszych obrońców, konkretnie chyba Wolszajda do spółki z Jetro Willemsem. Jednak przy piłce jest zespół Parmy, Boateng, Kristek, Walzania, jest Capello, uwaga, Capello! Mocne uderzenie teraz skrzydłowego Parmy, na szczęście nie był zmuszony do interwencji w tej sytuacji Berdleno. No i teraz rzut rożny dla nas, Andanian, tutaj dośrodkowanie, Wolszajd, jeszcze De Frey, uderzenie, ależ teraz piękna parada golkipera Parmy, no świetnie tam uderzył nasz boczny obrońca, ładnie próbował w kierunku okienka uderzać bramki Parmy, no ale świetną paradą popisał się bramkarz gospodarzy. Alessandro Capello ma zbyt wiele swobody. No i Mauro Carrasco, kolejny słaby mecz tego piłkarza. Tutaj sprowadziłem go z myślą, że będzie solidną alternatywą. Uwaga, Carrasco! No i jest gol. A więc no nie pierwszy raz już się tak zdarza, że piłkarz, na którego akurat w danym momencie narzekam, wpisuje się na listę strzelców, bo on zalicza fantastyczną asystę. Tak było w przypadku Carrasco, który teraz otworzył nam wynik spotkania. No i dał nam tutaj pewien spokój. Uwaga, teraz pijowani, jest Capello. Świetna jednak interwencja Wolszajda i piłka w rękach Berdaleno. No ten Wolszajd, mimo że ma już 32 lata, no i powoli już schodzi ze sceny, no to naprawdę tutaj jest, można powiedzieć, taką ostoją naszej defensywy. Uwaga, teraz Walzania, niebezpiecznie, Sensi musi trafić, tak jest. 1-1. Mamy na Ennio Tardini, no jeszcze 3 goli aż potrzebuje Parma, aby tutaj awansować do Ligi Mistrzów. Nam ten strzelony gol na wyjeździe daje troszkę spokoju, daje troszkę swobody. No nie jestem rozczarowany tym, jak mój zespół grał w pierwszej połowie. No tylko zdemotywowany jest Carrasco, strzelec bramki, i także Guido Vadala, reszta zmotywowani bądź podbudowani. A więc ogólnie jest dobrze. No i przechodzimy sobie bez większych zmian do drugiej części spotkania. Przypominam, że do przerwy remisujemy z zespołem Parmy 1-1. Teraz Walzania atakował lewym skrzydłem, ale udaje się wybić piłkę na rzut rożny. Sensi da dośrodkowanie, no ale fatalne. Zupełnie do nikogo to zagranie Sensiego i rozpoczniemy od rzutu z autu. No i kolejny cały fragment. Carrasco, dośrodkowanie, Vadala, Romagnoli, Wolszaj z bliska i jeszcze tam potworne zamieszanie. Ale ostatecznie piłka wyekspediowana poza pole karne przez graczy Parmy. No było teraz gorąco pod bramką gospodarzy. Uwaga, jeszcze nasza sytuacja, jeszcze Diaz, jeszcze Willems, no ale niestety Boateng, uwaga, Vadala, no i fatalny błąd teraz Boatenga, no i Guido Vadala już chyba zapewnia nam zwycięstwo w tym dwumeczu. Drugi gol w tym dwumeczu Guido Vadali, przypomnijmy, strzelił bramkę w pierwszym meczu, która otworzyła wynik spotkania. Strzelił bramkę także tutaj w rewanżu. No a na boisku pojawił się Alexis Ferrante. Właśnie patrzyłem sobie tutaj na kadrę Parmy. No i Alexis Ferrante to jest piłkarz, który jeszcze 2 sezony temu występował w Lechu Poznań. No i walnie przyczynił się do tego właśnie, że to Lech Poznań, a nie my, zdobył Mistrzostwo Polski. Uwaga, teraz Vadala, Sylwestr! No i Savelloni tym razem nie ma problemów z obroną tego strzału. Ładna była to akcja, świetne rozegranie piłki pomiędzy Sylwestrem i Guido Vadalą. No ale niestety Francuz nie potrafił pokonać golkipera Włochów. Jest Bender. Importa, jeszcze tutaj Parma próbuje coś zdziałać, aczkolwiek ich sytuacja staje się już naprawdę bardzo trudna. Jeszcze Importa, przy nim aż 2 rywali. Teraz De Frey, świetnie odzyskujemy piłkę. Carrasco, Diaz, rozegranie do Vadali, Vadala do Januzaja, nie ma spalonego, Andan Januzaj. No ale po raz kolejny zmuszony do interwencji Savelloni. No i będziemy mieli kolejny stały fragment gry. Uwaga, teraz Walzania, Sylwestr, Vadala, jeszcze De Frey, jeszcze Carrasco, no ale nie dopuścili tam naszego skrzydłowego do uderzenia defensorzy Parmy. 72 minuta. No i zobaczmy sobie, no Januzaj już jest potwornie zmęczony, a więc może jego sobie zmienimy w jego miejsce. No właśnie, Jonas Hoffman czy Bertrand Traoré, może jednak postawimy na gracza z Afryki.
No i kogo jeszcze sobie zdejmiemy? Może właśnie Carrasco. Carrasco, który dzisiaj zrobił swoje, strzelił bramkę. Może nie grał tak dobrze, jakbym tego od niego oczekiwał, no ale nie ma się co do niego przyczepić. Swoje zrobił dzisiaj Paragwajczyk, także. Przepraszam, nie Paragwajczyk, tylko Chilijczyk. No i może tutaj już zejść z boiska, a więc z dwóch skrzydłowych zmieniamy w tej sytuacji. Jeszcze tutaj informacja odnośnie Valzani, że ma zbyt wiele swobody. Teraz Carlos Vela do Piovaniego. Piovani! No i jest 2 do 2. No i ten piłkarz, którego wam na początku pokazywałem, czyli Piovani, zdobywa tutaj bramkę dla Parmy, która daje remis zespołowi włoskiemu. No i to już chyba jest taki gol na otarcie łez, bo no w tym momencie, żeby awansować, Parma potrzebuje aż 3 goli, a mamy 86. minutę gry. No ale już nie takie cuda zdarzały się w futbolu. Jeszcze może my sobie dokonamy jednej zmiany, wprowadzimy Puszkasza w tej końcówce w miejsce Traore. No Traore, który już w kolejnym meczu z rzędu nie trafił do siatki rywali. Ustrzelił hat-tricka w tym meczu pierwszej rundy Pucharu Niemiec. No ale to było wszystko jak na razie w wykonaniu Francuza. Uwaga, teraz Hoffman do Puszkasza. Puszkasz, ostry kąt. Puszkasz, jeszcze okazja świetna! Jeszcze dobitka Hoffmana. No i mamy 3 do 2. Tam główkował bodajże Guido Vadala, o ile dobrze dostrzegłem. No i tutaj już Hoffman ewidentnie pieczętuje nasz awans w tym spotkaniu. Jeszcze Hoffman, jeszcze nie kończy tutaj arbiter, jeszcze jeden stały fragment gry. Rozpędza się Vela. Vela teraz jednak traci piłkę, jest Vadala, jest Puszkasz, nie ma spalonego! Puszkasz i 4 do 2. No i kapitalne tutaj zakończenie tego meczu. No rozstrzelaliśmy Parmę na wyjeździe. W tych ostatnich meczach troszkę brakowało skuteczności. No tutaj powetowaliśmy sobie to wszystko w meczu z Parmą. No i to już jest koniec, moi drodzy, a więc zrobiliśmy to, co do nas należało. Bardzo dobre zwycięstwo, dobra robota. Awansowaliśmy do fazy grupowej Ligi Mistrzów. A więc, no naprawdę jest się z czego cieszyć. Już teraz przed nami losowanie, jeszcze które wam tutaj pokażę w tym odcinku. Jeszcze tutaj spójrzmy sobie na inne zespoły, które awansowały do tych rozgrywek grupowych, do tej już elitarnej Ligi Mistrzów, a więc Anderlecht, Red Bull Salzburg, Olympiakos Pireus, także Besiktas Stambuł. No jeżeli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów, no to w końcu wracamy do tych elitarnych rozgrywek. Najwyższe miejsce, baraż. Spójrzmy jeszcze może, kto awansował jako mistrzowie. Tutaj awans. Aha, to już wszystko było rozgrywane w jednym momencie, a więc może jeszcze raz to wam przybliżę. Olympiakos, Red Bull, Anderlecht, Steaua Bukareszt, a także Shamrock Rovers, dosyć nieoczekiwanie zespół z Irlandii, również wyeliminował FC Kopenhagę. Natomiast z zespołów, które nie były mistrzami swojego kraju, no to Besiktas, także my, Young Boys, Brno, także oczywiście Arsenal, no i Espanyol, który w dwumeczu poradził sobie ze Spartakiem Moskwa. No i moi drodzy, tutaj mamy z czego się cieszyć. Mamy awans do Ligi Mistrzów, co oczywiście da nam spory, naprawdę spory zastrzyk gotówki. Awansował do kolejnej rundy. Proszę powiedzieć, jak daleko możecie zajść w tych rozgrywkach. Nie wybiegajmy za daleko w przyszłość. Jonas Hofmann rozegrał dobre spotkanie. No i jeszcze Roberto Mancini, a więc trener reprezentacji Włoch. No tutaj obserwował jednego z naszych piłkarzy, Romagnoliego. No jeżeli Romagnoli będzie dalej grał tak dobrze, no to być może zostanie nawet powołany do reprezentacji Włoch. On jeszcze występów w pierwszej reprezentacji nie ma, także może zadebiutować w kadrze Roberto Manciniego. No i teraz przed nami spore emocje, bo losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Otrzymujemy 8,5 miliona euro już na dobry początek. No naprawdę te profity z udziału w Lidze Mistrzów są naprawdę spore. No takiego klubu jak Leverkusen to jest niemal obowiązek awansować. No, natomiast dla takiego klubu jak, pamiętacie, Śląsk, no tutaj taki awans do Ligi Mistrzów, no to robi z zespołu polskiego absolutnego potentata finansowego na arenie polskiej ekstraklasy. No i dobrze, zatem spójrzmy może, jak przebiegnie losowanie
Spójrzmy może na zespoły rozstawione, a więc te wszystkie najlepsze zespoły oczywiście powędrowały do pierwszego koszyka. Te zespoły z najwyższymi współczynnikami, a więc City, Arsenal, PSG, Barcelona, Real Madryt, Bayern, Juventus i Atletico, a więc te absolutne tuzy europejskiego futbolu w koszyku pierwszym. W koszyku drugim wcale niewiele gorsze drużyny: Tottenham, Roma, Borussia, Szachtar Donieck, także Monaco, Manchester, AC Milan i CSKA. A my znaleźliśmy się w koszyku trzecim wraz z Porto, Besiktasem, Celticiem, Bazyleą, Ajaxem, Wolfsburgiem i PSV, a więc na te zespoły na pewno nie trafimy. No a do czwartego koszyka te najsłabsze drużyny, czyli Shamrock, Anderlecht, Olympiakos, Steaua, Young Boys Brno, Red Bull Salzburg, Galatasaray i Espanyol Barcelona. No i zatem czas już na rozpoczęcie losowania. Ten odcinek trwa już troszkę długo, a więc może aby was tutaj jakoś nie nudzić, nie trzymać mnie pewności, no to po prostu wylosujemy sobie wszystkie zespoły. No spójrzmy, jaką tutaj ciężką grupę trafiliśmy. Trafiliśmy do grupy A wraz z Juventusem, Tottenhamem, no i Young Boys Brno. No na pewno będzie bardzo mnie cieszyła rywalizacja z Juventusem. Oczywiście z racji tego, że jestem kibicem tego klubu już od 15 lat. No i spójrzmy może jeszcze, jak wyglądały inne grupy, a więc Manchester City, AC Milan, Besiktas i Shamrock, to jest grupa B. Grupa C: Barcelona, Szachtar, Celtic, Anderlecht. Grupa D: PSG, Borussia, PSV, a także Espanyol. Grupa E: Bayern, Monaco, Ajax i Red Bull Salzburg. W grupie F znaleźli się Arsenal, AS Roma, Wolfsburg i Olympiakos. No a więc ta grupa F również całkiem mocna. Grupa G to Atletico, CSKA, Bazylea i Galata. Natomiast grupa H, no tutaj również przyjdzie do bardzo ciekawego pojedynku, dojdzie pomiędzy Realem a Manchesterem United. W tej grupie także FC Porto i Steaua Bukareszt. No i moi drodzy, tak wyglądają rozstrzygnięcie losowania fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zatem to już wszystko, już praktycznie można powiedzieć w tym odcinku. Jeszcze jeden z widzów prosił mnie, abym pokazał gracza, który nazywa się Jusuf Poulsen. Gracz ten występuje w zespole RB Lipsk. Sprawdziłem sobie, no i ten piłkarz dalej tam występuje. RB Lipsk, tak jest. A więc sprawdziłem sobie, no i ten zawodnik dalej tam występuje. Pokażemy zatem może Jusufa Poulsena. Już powiedzieć, tylko muszę go znaleźć. O, właśnie jest, to jest ten zawodnik. Tak ogólnie prezentują się atrybuty Duńczyka, który ma już na karku 27 lat. A ja tego piłkarza pamiętam jeszcze z tego sezonu, właśnie mojego pierwszego, w którym Liga Regionalna tutaj, aha, czyli z tego sezonu, kiedy tutaj prowadziłem Jan Regensburg, no to właśnie rywalizowałem zarówno z tym klubem, jak i także z bezpośrednio z tym zawodnikiem. No Jusuf Poulsen naprawdę wyróżniał się na boiskach trzeciej Ligi Niemieckiej. To był jego chyba najlepszy sezon nawet w karierze. No ogólnie całkiem niezły zawodnik, aczkolwiek do tych najlepszych troszkę mu brakuje. No na zespół, który walczy o utrzymanie, bo takim zespołem jest RB Lipsk, no to myślę, że naprawdę całkiem solidny piłkarz. 3,2 miliony euro wartości. No i jeszcze raz tutaj, tak jak wspomniałem, bez przerwy występuje w zespole RB Lipsk, a więc to jego już siódmy, tak dobrze liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, a dziewiąty sezon, przepraszam. Dziewiąty sezon się rozpoczął, no rozpoczął się bardzo dobrze, bo w trzech występach dwa trafienia Duńczyka, także całkiem nieźle. No i cóż, moi drodzy, udało się awansować do Ligi Mistrzów, no trafiliśmy do trudnej grupy, no ale na pewno musimy podjąć rękawice, no i walczyć o awans, przynajmniej z drugiego miejsca. No tutaj naprawdę będę robił wszystko, aby awansować do dalszej fazy rozgrywek, aczkolwiek no łatwo na pewno nie będzie, bo nasi przeciwnicy, zwłaszcza ci dwaj, czyli Juventus i Tottenham, naprawdę to są przeciwnicy z górnej półki. Zatem no może jeszcze raz kliknijmy sobie kontynuuj, to wówczas już mam nadzieję ustawi nam się grafik i zobaczymy, z kim będziemy rywalizować. O właśnie, a więc pierwszy mecz gramy na Juventus Stadium z Juventusem. No naprawdę będzie bardzo, bardzo ciężko. Później mecz z Young Boys u siebie, później dwa mecze z Tottenhamem, najpierw na White Hart Lane, no i
Oczywiście większość z moich widzów już wie, że nie będzie to moja pierwsza rywalizacja z zespołem Kogutów, ponieważ no już jako menedżer tutaj Śląska Wrocław miałem przyjemność rywalizować z tym zespołem. Później rewanż z Tottenhamem, następnie mecz u siebie z Juventusem, no i zakończy się to wszystko wyjazdem do Szwajcarii na mecz z Young Boys Berno. No a jeszcze tutaj oczywiście zapowiedź kolejnego odcinka. My spotkamy się, no tutaj chciałem sobie gdzieś troszkę pograć, a więc może gdzieś tutaj na tym wyjazdowym spotkaniu z Mainz, a więc chyba, że może pokażę jakiś mecz ewentualnie Ligi Mistrzów, chociaż pokazywałem mecz Ligi Mistrzów teraz, mecz eliminacyjny, więc może dla odmiany pokażemy Bundesligę. No może tutaj z Kolonią, o może tutaj z Kolonią się spotkamy, a w następnym odcinku ewentualnie ten ostatni mecz z Young Boys Berno, może tak zrobimy. Jeszcze zanim skończę odcinek, no to chciałem Wam pokazać kilku utalentowanych zawodników z mojej drużyny młodzieżowej. Tutaj zwraca uwagę zwłaszcza jeden piłkarz, Juan Manuel Moran, właśnie ten bardzo utalentowany 14-latek. Wyobraźcie sobie, że za tego piłkarza Real Madrid w trakcie okienka transferowego oferował mi aż 5 milionów euro. No 5 milionów euro za 14-latka, no to prawdziwy ewenement. No także tutaj Sven Busch, również wysoko oceniony przez mojego skauta, jeżeli chodzi o potencjał, także Francis Colucci, no kolejny z tych zawodników, no którzy w przyszłości będą stanowili o sile zespołu z Leverkusen. No statystyk może nie będę pokazywał, bo na razie dosyć mało spotkań rozegraliśmy. Myślę, że troszkę to mija się z celem. Może te statystyki pokażę, jeżeli tutaj już rozegramy sobie większą ilość spotkań. Na razie to tyle. Przede mną teraz mecz z Bayernem Monachium, w którym nie wystąpią Fred z powodu kontuzji, a także Lars Bender z powodu zawieszenia za tą żółtą kartkę, o której już wspominałem w spotkaniu właśnie z Hertą Berlin. No mecz z Bayernem, który na razie ma komplet zwycięstw, no i w ostatniej kolejce pokonał Borussię Dortmund 3-1. Spójrzcie sobie może na to. Borussia Dortmund to zespół, który no jest mistrzem Niemiec, a przegrał już dwa spotkania z najgroźniejszymi rywalami, a więc ze mną, a także z... Nie, przepraszam, nie 3-1, a 3-0 nawet zwyciężyli Bawarczycy, no więc bardzo pewne zwycięstwo. No i Bayern wyrasta tutaj na poważnego kandydata do Mistrzostwa Niemiec, także Schalke tutaj komplet zwycięstw jak na razie. My mamy 7 punktów, podobnie jak Wolfsburg i Mönchengladbach. No całkiem wysoko jest RB Lipsk, spójrzcie, Borussia dopiero tutaj na trzecim, po trzech kolejkach na 9 miejscu, a więc tutaj troszkę nie najlepiej rozpoczęła się ta przygoda z klubem Josepa Guardioli. Na razie w strefie spadkowej Hertha, która ma tylko jedno oczko właśnie w spotkaniu ze mną uzyskane, także Augsburg, z którym też rywalizowaliśmy, no i FC Köln, który znajduje się w strefie barażowej. Przypominam jeszcze raz, widzimy się na spotkaniu właśnie z zespołem Kozłów z Köln, a na dziś się z Wami żegnam, bardzo dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten dwumecz z Parmą dostarczył Wam sporo emocji i mam nadzieję także, że ten odcinek nieco dłuższy niż zwykle Was nie zanudził. No jeżeli chcecie częściej oglądać takie właśnie dwumecze, czy właśnie dwa mecze z rzędu, no to oczywiście bardzo proszę, napiszcie mi to w komentarzach. Na dziś się już z Wami żegnam. To wszystko, co przygotowałem. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło i do następnego odcinka. Cześć!